Co, Loluś? Loluś się wygrzewa. Jest styczeń. 6? Nie pamiętam. Trzech Króli. 10 stopni. Słońce, ciepło. Lolina się wygrzewa. Loluś. Loluś. Loluś zajął miejsce psa. Tu, w tym koszyczku, zwykł leżeć mój nasz pies, ale kot go wyparł. Lolek, kci, kci. Ps, ps, ps. Czy nie tak było? Co byś chciał zrobić? Ps, ps, ps. Ps, ps, ps. Lolek. Lolek, stresujecie? Kici, kici, kici. Ps, ps, ps. Loluś lubi takie akcje. Pokaż zęby. No. No i co powiesz? Loluś, idziemy? Idziemy popatrzeć, co robią pszczoły? Okej. Okay. Kogut. Gonimy koguta. Kogut. Ładny kogut. Siemanko, pozdrawiam was w ten piękny styczniowy dzień Trzech Króli. Idziemy popatrzeć w takim razie do pszczół, na osyp i tak, co się dzieje. Taki spontaniczny, nazwałbym to, vlogofilm. Nawet nie sądziłem, że dzisiaj będzie tak ładnie, tak ciepło. To jest straszne. Idę w samej bluzie i jest gorąco. A pszczołom taka pora zbyt ciepła nie służy też. Podobno. Nie może być ani za gorąco w zimie, ani też no, przeciągające się mrozy po minus 30 stopni miesiącami też by nie były pewnie jakieś idealne dla pszczół. Dziki zrobiły ten pobojowisko. Chodzą tutaj i mają swoją bajorko. Ożeż w mordeż. Pszczoły wyleciały z jednego ula. Ale jaja. Zobaczcie. Zobaczcie. Pszczoły wyleciały. 10 stopni. No. Być może to jest możliwe. Z tamtego nie wyleciały. A obok tamtego lata, widzę tam kilka sztuk. Ale jaja, a to niedobrze. Pszczółki powinny teraz siedzieć w kłębie. Ale nie siedzą. Ale jaja. N-
niesamowite. Znaczy się no... No, tutaj tylko dwie wyleciały, trzy. Może to świadczyć o tym, że po prostu bardzo słaba rodzina, albo te są nieskore do takich harcy w styczniu. Ale jaja. To jest po prostu szok. Nie wiem jak u was, ale... Zobaczcie. Ale jaja. Czy to jest zdrowe dla nich? No nie wiem. Ale no sporo ich jest. Fajni. Przynajmniej wiem, że coś było w ulu. Gorzej tutaj. Tutaj nic nie wychodzi. No sprawdzimy. Tutaj osyp. Tak wygląda osyp. Nie jest jakiś wielki. Tu była rodzina na 6-7 ramkach. Czyli słaba. No tych pszczół nie ma dużo. Na pewno było ich więcej niż na tej siatce. Jacyś ludzie idą po mojej działce. Na spacer, to niech idą w tym ulu. Sytuacja jest podobna. Pszczoły z niego nie wyleciały. Osyp jest taki, tu było chyba 8 ramek. I co? I zaglądałem tam, nie mogę wam pokazać wyżej, na te ramki. I siedzą tam pszczoły. Kamienny stół. Ostrzy i nie może wyostrzyć. Może teraz. Tak sobie rozjaśnimy. No. Nie wiem jak u was, ale u mnie w zasadzie z wszystkich uli wyleciały pszczoły. W styczniu teraz, 6 stycznia, no początek stycznia, ciepło jest 10 stopni, słońce się sparło na tych ulach i pszczółki wyleciały. Jakie jaja. A to cicheca. Ostrość jest. Ostrość jest, chyba jest. Ej, no, sytuacja jest fajna, ciekawa. A miałem tutaj dzisiaj nie przychodzić i tak sobie myślę, jak jest tak ładnie, pójdę popatrzeć, co się dzieje. A tu takie jaja. Tamte sobie wyleciały i to widać, że to są takie młode pszczoły, takie żółciutkie, puchate, cieniutkie, takie te właśnie zimowe, które miały tam, a bo to było na odwrót, no w sumie jak taka pszczoła się naje, przybierze ciałka, to raczej powinny być takie grubiutkie. No dobra, mniejsza o to. I latają. Nie no, co się dziwić. Pewnie wszędzie w Polsce, jak dzisiaj było 10-11 stopni, sparło się na jakimś ulu, to któreś wyleciały. No, dla mnie to jest taka sytuacja, nie spotkałem się z czymś takim, bo pierwszy raz zimuje pszczoły. To wszędzie czytam, że powinno być zima, powinny pszczoły być w ulu i w kłębie siedzieć, no nie? No, a tu taka akcja, ale jaja. Dobra, idę do domu. Powiedzcie, co myślicie, co z tym zrobić. Z tym chyba się nie da nic zrobić. I pozdrawiam was.
życzę wszystkiego dobrego w nowym roku i właśnie. Muszę też spatrzeć, czy ten... Chwila. Żeby chociaż te pozdrowienia wyszły w porządku. No, tak w ogóle to pozdrawiam was wszystkich w nowym roku. Życzę wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego na ten nowy rok i w święta, no jak to święta. Człowiek był zajęty swoimi sprawami, rodzina i tak dalej. Też nie było jakoś okazji, żeby coś może tak na siłę nagrywać. No, co nie znaczy, że kiedyś coś może nie będzie w przyszłości, no ale już jesteśmy w nowym roku, jest wspaniale, jest wspaniale, o ile można tak powiedzieć, grunt to się cieszyć, nie? I ten, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie, życzę wszystkiego dobrego i jeszcze raz zastanawiam się, co też to się wydarzyło? Kurczę. No. Przejaja. No. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym filmie, w kolejnym materiale. Cześć.